praca z przekonaniami na temat zdrowia to przede wszystkim uwalnianie emocji z ciała. Dzisiaj przyjrzyjmy się temu, jak Twoja podświadomość rozumie doświadczanie cudów. Korzystając z techniki Theta Healing, możesz zintegrować geny witalności i młodości. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wykorzystali do tego metodę dwupunktową. Sprawdź testem ciała, czy masz aktywne geny młodości i witalności. Jeśli nie, to wykonaj dwupunkt, aktywując je w Twoim ciele. Na koniec pragnę powiedzieć, że wszelkie metody niekonwencjonalne są skuteczne pod warunkiem, że Twoja podświadomość jest uwolniona od wszelkich przekonań dotyczących uzdrawiania. Jak sam Bartlett mówi: ja osobiście stosuję eklektyczne podejście w swojej praktyce. Gdy boli mnie głowa, biorę aspirynę. Gdy poważnie się rozchorowałem, sięgnąłem po antybiotyk, gdy tak zwane naturalne sposoby nie przynosiły rezultatów. Nie jestem fanatykiem. Mimo że zdobyłem 2 tytuły lekarskie, ważniejsze jest dla mnie coś innego. Ile mam wolności, podejmując i myśląc w dany sposób? Chcę zawsze mieć prawo wyboru i nie dać się zamknąć w jakimś konceptualnym więzieniu wybudowanym własnymi rękoma. W każdym momencie życia wszyscy staramy się robić to, co najlepsze. Gdy nie czuję się komfortowo w danej chwili, bez problemu rozważam wszystkie alternatywy i nie odwracam się od innych rozwiązań. Nie wszystkie operacje są złe. Lekarstwa bywają konieczne i pomocne dla niektórych ludzi. Tylko dlatego, że matryca energetyczna przepływa przeze mnie 24 godziny na dobę, nie oznacza, że przestanę szanować, a nawet korzystać z innych możliwości. Pamiętaj, aby nie stać się więźniem własnych przekonań.